Bo moja ciocia, mojej mamy siostra pracowała u Cybulkinów, u Żyda, gdzie były te hale stały, tam na pięknej ulicy i tam, że ona była rozlewnia, nie piwa, tylko orężady. I ta moja ciotka pracowała i tam pracowały Żydówki, taka Syma, Ada. Jak my zachodziłyśmy jako dziewczynki małe z moją siostrą, to one krzyczały: Ola, twoje skarby idą, twoje skarby idą. I pamiętam, ciotka moja zawsze wybiegała, kupiła nam w tych halach takie rogale, były, wie pan, takie rogale rzeźbione i zające. Zając z ciasta posypany cukrem. I ciocia moja przynosiła, siadamy, a one nam, wie pan, orężada. Orężada to szła do sklepu Finna, ale tam dawali ten syrop taki, to one naleją pół szklanki tego syropu i pół szklanki wody. To było tak pyszne, picie. I my tam jemy i pijemy. I te Żydówki były tak serdeczne. I wie pan, o dziwo, kiedyś jakiś już zamknęli do getta i przywozili do Dolni do pracy te Żydówki. I moja ciotka tam mieszkała w tej dzielnicy i one poznały moją ciocię. I krzyczały: Ola, daj nam chleba, przynieś nam chleba. To moja ciocia, bochenek chleba, żeby im podać, a strach było, bo były kontrolowane przez Niemców. To bała się bardzo. I obok las był. To moja ciotka siedziała w tym lesie, patrzyła, kiedy jest moment, żeby im pod siatko ten chleb podać. Jak one dziękowały bardzo.